Marcinie, dobrze wiemy, że jesteś bardzo zajętym człowiekiem, masz dużo na głowie. 5 września bijesz się z Lwem. Gdzieś z tyłu głowy na pewno musi ci siedzieć Kasjusz, który jak wiemy nie będzie mógł zawalczyć z Lupą. Czy nie boisz się, że ta sytuacja z Kasjo, ten konflikt w jakiś sposób wytrąci cię z równowagi, zdekoncentruje? Ale my mamy walkę razem, a nie, on nie ma z Kasjo teraz walkę, tylko ma ze mną walkę. Tak, bo cały czas gadacie cały o Kasjo. Kasjo to już historia jest. To a mi się to naprawdę nie podoba, no gadajmy tutaj o naszej walce, mi się wydaje, że to będzie fair. Widzowie, mimo że Kasjo jest tutaj nieobecny, widzowie też chcą wiedzieć, dlatego musimy o tym porozmawiać. No to jest historia już, naprawdę. Pozwólcie, że to podsumuję, bo faktycznie nie powinno się rozmawiać o nieobecnych, dlatego pozwólcie, że tylko skwituję to jednym zdaniem, a później przejdę do takich rzeczy dosyć istotnych. Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkie dzieci, że porównałem Don Kasjo do misia Uszatka. Przede wszystkim dlatego, że miś Uszatek to jest bardzo mądry miś, który edukuje dzieci, a jak wiemy Don Kasjo to jest kompletny baran, który stoczył walkę i nawet za nią złotówki nie dostał ostatnio. Równie dobrze mógł to zrobić w klatce Fame MMA, no ale wyszło jak wyszło, uszko klapnięte. Ja dzisiaj na ten temat już więcej się wypowiadał nie będę, ponieważ moim najbliższym rywalem jest Lew. No to przejdźmy do pary Ferrari kontra Polak. Panowie, to jest pytanie do was obu. Do tej pory wasza walka kojarzyła się z wielkimi emocjami, sporą ilością akcji, a ostatnio, szczególnie podczas face to face'a, to troszkę siadło. Podczas programu wiele osób miało wrażenie, że zaraz się pogodzicie. Jak do tego doszło? Tak naprawdę Adrianek jest moim najlepszym kolegą. Okej. Okay. Adrianie, czy chcesz się wypowiedzieć? Co siadło? No. Największe emocje dopiero przed nami. Walka będzie za tydzień. Więc... Tak, no to jest... Ja się z tym absolutnie zgadzam, ale wiele osób uważa właśnie, że po prostu czekają na walkę, ale czekali też na ten wielki ogień face to face, którego zabrakło. No a teraz będą czekali na walkę i wydaje mi się, że jak skończyć ta walka, będą czekali, żeby pojawiła się na YouTube, żeby obejrzeć ją jeszcze raz. Okej, okay. Amadeuszu, a teraz już na poważnie, jak to wygląda z twojej strony? No co, no myślę tak szczerze, że to będzie, nie mówię, że na największym poziomie sportowym, fejmem, ale na pewno to będzie jedna z najbrutalniejszych w historii, konflikt jest realny, tak naprawdę to, że my się nie wyzywaliśmy, bo po prostu zapewne on, tak samo jak ja, my już żygamy z sobą, ja słyszę o nim każdego dnia mojego życia, od każdej napotkanej osoby, wszyscy mi gadają tylko o nim, wszyscy pieprzą mi tylko o Polaku, no. Idzie się zżygać, nienawiść jaka była, taka jest dalej, ale to już zostawimy sobie do oktagonu. Tak myślę, bynajmniej 9 minut na pierdzielanki. Gwarantuję, że to będzie jedna z najbrutalniejszych walk w historii Fame MMA. Muszę cię poprawić, powiedzieć przynajmniej, bo to bardzo dużo osób też się czepiało. Przynajmniej, bynajmniej to nie to samo. Wiem o tym. No, to warto o tym pamiętać. Amadeuszu, podczas face to face rzeczywiście było gorąco, ale... Zachowawczo. Czy cały czas jesteś głową w grze, czy nie dałeś się wyprowadzić rywalowi z równowagi? Bo tak jak sam mówiłeś, spodziewałeś się większego ognia i też byłeś troszkę zaskoczony tą sytuacją. No nie dałem się wyprowadzić z równowagi, bo nawet nie próbował mnie wyprowadzić z równowagi. No miałem nawet może ochotę jakieś tam trochę się poszczypać. No ale no co mam ci powiedzieć, no jak rywal podchodzi do mnie z szacunkiem, to nie będę z siebie robił debila i siedział naprzeciwko i tam, nie wiem, kurwa, Okej. Się prób. Adrianie, ten konflikt jest niezwykle osobisty. Część osób uważa, że tej walki w ogóle nie powinno być. Wygrałeś, temat powinien być zamknięty. Dlaczego mimo wszystko zdecydowałeś się dać rewanż Ferrariemu? Czy to jest bardziej twoja potrzeba, czy to jest jego potrzeba, czy po prostu chciałeś dać ludziom to, czego chcieli? Bardziej ludziom, no włodarze też nie dawali mi... No cały czas miałem proponowaną tą walkę, cały czas. No ale tak jak powiedziałeś, no mi też się wydawało, że już to wszystko jest za mną, jest to, ten konflikt jest wyjaśniony, na to wygląda, że nie, trzeba go wyjaśnić jeszcze raz, spoko, no. Okej, okay. No to tylko w takim razie się modlić, żeby Amadeusz tej walki nie wygrał, bo będzie trylogia, no to już nie zachowacie tej nienawiści na tak długo, dobrze. Chłopaki wcześniej mówili o wróżkach i tak w ogóle ja po konsultacjach ze Stiflerem też poszedłem do wróżki, o dziwo. Tylko, że to była wróżka zębuszka i nic mi za cholerę nie chciała zdradzić. Jedyne, co powiedziała, że mam mnóstwo pieniędzy dla Adriana Polaka po 5 września przygotowanych. No i to jest dobry beef, tak, bardzo dobrze. Ale już zupełnie na serio, Amadeuszu, w oczach większości twój przeciwnik jest faworytem i po face to face zarzucają, mimo że już się z tego jakby tłumaczyłeś, że twoje latające nogi były oznaką strachu przed rywalem, że ty po prostu jesteś przed nim totalnie speniany. Jak to wygląda? No ja tam widzę na przykład jednego potężnego włodarza, też mu wylajtowany siedzi, wyluzowany, też mu chodzą nogi. Czy jest to oznaka strachu przed Adrianem Polakiem? No niekoniecznie, wiesz, ja jestem troszeczkę nadpobudliwy. No tak mi latają, teraz też mi latały. Jestem wyluzowany, czuję się dobrze.
no po prostu jestem nadpobudliwym człowiekiem. Zawsze. W szkole też nie mogę wysiedzieć przy ławce. Zawsze musiałem trochę tam się poruszać, pogimnastykować. Adrian, pytanie do ciebie. Zupełnie niespodziewanie twój potencjalny przeciwnik Dawid Malczyński na tej gali zawalczy z Wojtkiem Golą. Komu będziesz kibicował w tej walce? Ojej. Dobrze się zastanów. O kurde. Czekajcie. Jeden siedzi obok ciebie, czekajcie, drugi ci płaci. Także... Czekajcie, obydwaje są blisko. Znaczy, to powiem tak, uwaga. Oktagon zweryfikuje, niech wygra lepszy. Nie, błagam, nie zaakceptuję. Niech wygra od każdego lepszy. Zaakceptuję, nie od ciebie, Adrian Polak, nie ma opcji. Słuchaj, powiem ci tak, każdy ma na pewno... z Wojtkiem się nie biłem, więc nie wiem, jak to jest od niego dostać w twarz. Z Marcinem, przepraszam, z Dawidem biłem się dwa razy. Wiem, na co go stać. No, kurde, powiem tak. No, ja nie jestem sędzią, ja jestem tutaj zawodnikiem, nie mi oceniać, aczkolwiek myślę, że na ostatnią chwilę jest to na pewno dobra walka, która wskoczyła tak, wiesz, z marszu. Bo chłopaki, z tego co wiem, to się zbytnio nie przygotowywali, ale tutaj styl, szalony styl ninja Wojtka oraz tutaj spokój, długie ręce Dawida mogą zrobić show, myślę. Alek, bo ty zaraz naprawdę tutaj od popka dostaniesz, bo on siedzi już tak nabuzowany, że nie może. Powiedział, że dla ciebie 3 kg to jest różnica nie do przejścia, że to co Dawid mówi, że no to jest betka. No to zróbmy na moją korzyść, jak to? Jak na moją korzyść są te, mają być te kilogramy, to nie ma problemu, no ale wiesz o co chodzi. Chodzi on o jego... wyrównanie ja zasad. Ja wiem, no tak, ja wiem o co chodzi, no. Wiesz, Amadeusz? No w końcu się przyznał. No to skoro, ej, to skoro nie robią ci takiej różnicy, tobie nie robią różnicy, to dawaj w 70 się bijemy. To są tylko kilogramy. No, tylko 3, no mi 4, robią 5. Różnicę, mi robią różnicę, no bo... A mi też robią, moja naturalna waga to 71 kilo, specjalnie dla ciebie. 71, tak? 70, szczerze, 74 kilogramy to moja taka, gdzie się najlepiej czuję, optymalna taka na co dzień waga 73-74. Specjalnie dla ciebie jest waga 77 kilogramów. O kurczę, to czuję się zaszczycony w takim wypadku. Czuję się zaszczycony. Nikt nie powiedział, że ale to będzie na twoją korzyść. Ale przynajmniej w końcu się przyznałeś, że jesteś obsrany walczyć w wyższej kategorii wagowej. Gdzie ja to powiedziałem, że ja jestem obsrany? Ale z czego mam być obsrany? Skoro to na twoją korzyść. Mam być obsrany czego? Że wygrałem już z tobą raz i wygram drugi? Czego mam być obsrany? A, tam wygrałeś. No wiesz, jakbyś ze mną wygrał, to wtedy mógłbym coś myśleć. Wygrałem z tobą raz i tyle. No, nie mam być przed czym obsrany. Wychodzę drugi raz z tobą do walki. Czego mam być obsrany? Co ty w ogóle świrujesz? No to Adriana? Skoro nie jesteś obsrany, to nie kurwa, mogłeś wyjść normalnie w open, 77. Mamy konflikt, chcesz się napierdzielać, a ty jesteś taki. Jakoś do Hasana na przykład wszyscy mają teraz pretensje o te skrętówki, a jak ty dajesz 1000 warunków, to i tak cię wszyscy poklepują po ramieniu. Jakie jak mężczyzna powinieneś wyjść, skoro mamy konflikt i się bijemy, a nie, jak nie schudnę 20 kilo, to nie będziesz się bił. Ja niedawno ważyłem 90. Już? Na firmie ma 5. Podszedłeś do mnie. Spytałeś, czy walczę z tobą w 77 kilo? Powiedziałem, że tak, to są twoje warunki, walczymy w twoich warunkach. Koniec tematu. No spytałem, poza tym, bo... przegrałeś, więc ty teraz nie powinieneś mieć żadnych swoich warunków, bo przegrałeś. A tam przegrałem, no przegrałeś dobrze. I tyle, taka jest reakcja. No jest tak napisane, jest, ale przegrałem tak samo jak Kasiusz swoją walkę. Ale była wyrównana tam. Ale świeżo, jakby była wyrównana, to kursy nawet by były inne, no wariacie. To by było, nie wiem, no to w nich było 50 na 50. Ale co to bukmacherzy się regularnie mylą. Nie, ale tam wchodzą pieniążki w grę, więc jednak ludziom zależy, żeby dobrze obstawić. No nie, regularnie, znaczy poprzedni bukmacher regularnie się myli. Dobrze, do czego pijemy? Zakończmy i zresztą to... w poprzedniej naszej walce to ja byłem faworytem, a jakoś się pomylił bukmacher na przykład. Zakończmy to, bo nie widzieli po prostu na co mi stać. Zakończmy to, co jest najważniejsze. No teraz nie wiedzą na co walczymy mnie stać. Walczymy w twoich warunkach 77 kilo, które sam chciałeś. Nie, to nie są moje warunki, to są twoje warunki. Ja czyli chciałem wyżej się bić mimo wszystko. Ale ty chciałeś wyżej się bić w kwietniu tego roku, z wariacie, gdy już trzeba było podpisać umowę. 77 kilo chciałeś w październiku, gdy rozmawialiśmy, przyznałeś rację na swoim live. Dobra, przyznałeś się. Dobra, co ty będziesz teraz tutaj tłumaczył? Przyznałeś się, że się boisz bawić w wyższej kategorii? Spoko, fajnie, że się przyznałeś. Gitara. Gdzie się przyzna? Zresztą widzicie, no taka jest z nim gadka. No nie ma z nim żadnej gadki. No dobrze, gadki. Amadeusz. Dlatego właśnie nie dyskutujemy. Dlatego też na face to face też nie było dyskusji. Dla mnie to jest pełna koncentracja na walce i tyle. Nie ma tutaj co dyskutować. No dobrze, Amadeusz, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa historia. Tutaj pomijając jakby to, że kwestionujesz tę poprzednią walkę i czy Adrian ją wygrał, ty jesteś bardzo pewien swojego progresu. Ty jesteś pewien, że bez względu na to, w jakich warunkach się spotkacie, to ty wygrasz. Ja jestem pewny, że jakbym wtedy nie musiał tydzień nie jeść i dwa dni nie pić wody, to już wtedy by się to skończyło przed czasem, pomimo że... Teraz jestem dużo lepszy niż byłem tamtego dnia. Adrian, nie uważasz, że to... Było wymówki? Nie oszukiwać. Chciał oszukać wszystkich, chciał oszukać mnie, chciał oszukać... I wyszło na to, że oszukał sam siebie.
oni oszukiwać, było fair wyjść w takiej wadze, jakiej się umówiliśmy i byś na tym nie stracił. No i tyle, tyle w temacie. Adrian, od samego początku trenujesz z Anzorem Azijewem, czyli jednym z najlepszych w swoim fachu. Czego poza matą nauczył cię Anzor? Przede wszystkim pokory, szacunku do przeciwnika i szacunku do tego sportu. Amadeusz, widzę, że od razu jak to usłyszałeś, zacząłeś się masować po oczach, po głowie, co... Rozumiem, że to nie jest coś, w co ty wierzysz. To jest zajebisty cwany list, to jest kalkulator. No przekalkulował, no skoro zgrywa Conora McGregora, jeszcze tam przegrał, to wiadomo, spadnie fala hejtu, zgrywa pokornego, udaje kogoś, kim nie jest. No to po prostu, wiesz, ludzie nie lubią cwaniakowania i kozaczenia, tak? Więc przekalkulował sobie, że bardziej opłaca mu się udawać pokornego. I tak też robi, nie? Wiedziałem, jak już spytałeś o co, czego to go nauczył, to już wiedziałem, że to będzie pokora, pokora, jeszcze raz pokora. A widać było pokorę po naszej ostatniej walce. Czy to w tym media roomie, czy nawet bezpośrednio po ogłoszeniu werdyktu. No tak, gdzie nawet ale, ja, to, ale pomimo... on się oddał. Ten policzek był oddaniem za twój policzek, czy nie? Czy... No dobrze, no ale później w media roomie łaził, prowokował, a jak do niego przyszedłem, to tam uciekał i krzyczał. Tam z daleka, coś tam. Wam... To jest bardzo ciekawa sytuacja. Adrian, to nie jest... Amadeusz zarzuca ci, że ty kalkulujesz, że ty udajesz, że ty grasz pokornego. Za to on jest otwarcie, jak, no, otwarcie jest bardzo pewny siebie, arogancki i tak dalej. Czy uważasz, że lepiej jest być pokornym na pokaz, czy lepiej jest być wprost aroganckim, bezczelnym i tak dalej? Ale szczerym przy tym. Zakładając, że Amadeusz jest po prostu sobą, nie? Więc tak, ja niczego nie udaję. Po prostu człowiek dorasta, dojrzewa do pewnych decyzji, do pewnych poczynań. Wydaje mi się, że po prostu moje umiejętności jak nie stoją w miejscu, tak samo podejście do życia i ogólnie do tego sportu. Kolejna kwestia, no Amadeusz często zdradził ostatnio, jakie tam sobie książki czyta i to są książki takie, dzięki którym on staje codziennie przed lustrem i wymawia sobie, że jest najlepszy, jest zwycięzcą. Tak, to są te książki, które ostatnio jedną z nich wymieniłeś. Psychologia, ale daj mi, ja ci nie przerwałem. Zaraz powiesz. Słuchaj, poza tym, że mówisz, że jakiś jesteś, że wygrasz, że to trzeba, za tym jeszcze muszą stać czyny, bo nie staniesz się milionerem, mówiąc, że jesteś milionerem. Ja jestem za tym, że trzeba pokazać swoje prawdziwe ja, prędzej czy później to i tak wychodzi. Wydaje mi się, że to, co kiedyś pokazywałem, to nie byłem ja do końca, a teraz przez ten cały okres, kiedy zderzyłem się z rzeczywistością, że to nie ja jestem panem świata, że to nie ja jestem najlepszy, zauważyłem, że są ważniejsze aspekty niż kozaczenia, a wydaje mi się, że Amadeuszowi tego brakuje i przydałoby mu się to. Lekcja pokory, nie ja jestem od tego, żeby mu ją dawać. Myślę, że on sam kiedyś dojrzeje, masz dzieciaka, stary, wiesz, fajnie by było też pokazać mu w przyszłości, że jego ojciec jest spoko gościem, nie tylko krzyczy i obrzuca się gównem z innymi, bo ty z każdym swoim przeciwnikiem się obrzucasz gównem. Ja staram się jednak dojrzeć do tego i pokazać, że potrafię do przeciwnika podejść z szacunkiem. Do ciebie, nie wiem, czy pamiętasz, pierwsza konferencja przed naszą pierwszą walką, ja byłem cały czas grzeczny, spokojny, obejrzyj sobie tą konferencję, pierwszą naszą konferencję, jaką mieliśmy wspólną, zobacz, jak ja się zachowywałem, byłem tam grzeczny, spokojny, dopiero przy drugiej konferencji się odpaliłem, bo żeśmy wyzywał od dziwek, od szmat, od śmieci, dopiero wtedy się odpaliłem, bo nie będę sobie pozwalał, wiesz, pluć w twarz komuś takiemu jak ty, szczególnie, że tak naprawdę wszystko to, co masz, no zawdzięczasz mi i tym całemu konfliktowi. Ja byłem już tutaj, wcisnąłeś się do tego fame, zdaję sobie sprawę, że chcesz tu być. Mi to tak naprawdę nie przeszkadza. Możesz sobie walczyć, możesz nie walczyć, mi to nie interesuje. Chcę z tobą zakończyć raz na zawsze ten konflikt, chcę, żeby to było już za nami i mam nadzieję, że jeżeli moja ręka będzie podniesiona ku górze, nie będziesz już spekulował mojej wygranej i pójdziemy po prostu w swoje strony. Amadeusz, jak się odniesiesz do tego płomiennego monologu? No cóż... Nie wiem, od czego zacząć tak naprawdę, bo trochę tego było. W paru słowach. A czemu? On mówił z 5 minut. Może też chcę pogadać sobie. Nie no, ale to może zacznę od tego, że on powiedział, że nie stanę się milionerem, wmawiając sobie. Ja mówiłem, czytam książki z psychologii, on ma na myśli afirmacje, autosugestie, że sobie wmawiasz takie rzeczy, a to, o czym ja mówiłem, to jest zupełnie, na zupełnie inny temat. Czytam książki, tak samo powiedział, że nie staniesz się milionerem wmawiając, tak samo mówiąc i bredząc takie rzeczy, jak on gada, nie staniesz się mądry, będąc debilem, tak? Słuchaj, bardzo wyważona odpowiedź, Adrianku, jak zawsze pokazałeś klasę. Podkreśliłeś też, jak wspaniale zachowywałeś się na pierwszej konferencji. Chodzący wzór do naśladowania. Drogie dzieci, proszę brać przykład z Adrianka.
No i tyle. No i myślę, że i tak mimo wszystko jednogłośną decyzją Adrian Polak-Polański. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Dobrze, pozerstwo, Wojtku. Pozerstwo i kłamstwo i manipulacja. Zaczął gadać o książkach z psychologii, a manipulacją to właśnie on świetnie się posługuje, czego przykładem był ten monolog, który przed chwilą nam przedstawił. Wojtku, dostaję masę próśb o to, żebyś zrobił face to face z Dawidem. Pytanie, czy właśnie w taki sposób zakończymy ostatnią część konferencji. To jest walka, która dołączyła do karty niedawno. Jest to naprawdę mega ważny pojedynek i chcielibyśmy to zobaczyć. Wojtku, twoja decyzja. Chciałem zobaczyć tutaj różnicę wzrostu, więc chociaż ty jesteś na takich butach, Dawid, jeszcze się... Zawsze o tych butach mi pierdolisz, no odczep się w końcu. Jeszcze te buty, jeszcze sobie dołożysz, jeszcze więcej, żeby rywal miał gorzej. Dobrze, no w takim razie idziemy. Prosimy panów ochroniarzy i lecimy z face to face'em w takim razie. Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński. O tak. Bardzo dobrze, moi drodzy, a więc na konferencji momentami na śmieszno, momentami na poważnie, tutaj widzimy, nikt ręki ani nogi odstawiał nie będzie. Wojciech Gola kontra Dawid Malczyński.